biskupi polscy napisali list z racji milenium do biskupów niemieckich. Jakaś prymasa, który przyszedł do nas na spotkanie, uśmiechnięty, spokojny, z programem. Z programem, który nam ukazywał właśnie problem spotkania człowieka z człowiekiem. I temu ma milenium służyć, żebyśmy się mogli spotkać z sąsiadami, z innymi krajami, z Europą, do którejśmy wtedy właśnie po 1000 lat temu wchodzili. I później wyczytałem w zachodniej prasie jednego z dygnitarzy kościelnych, który oceniał ten list i powiedział, że biskupi polscy wyszli z polskiego grajdołka wielki świat, świat całej społeczności europejskiej i światowej, że to wystąpienie episkopatu było wielkie. Widzimy teraz dyskusję po 30 latach na 30-lecie. To jest w dużej mierze też praca biskupów niemieckich, którzy szukają sposobu w miarę najbardziej dla nich satysfakcjonującego, żeby troszeczkę przysłonić tę nie najlepszą wtedy ich karę. I trzeba powiedzieć, że wtedy, bo musimy tak oceniać w duchu prawdy zawsze, że wówczas protestanci stanęli wyżej, aniżeli katolicy w Niemczech. Oni dali protestanci lepszą wtedy odpowiedź, aniżeli, aniżeli nawet episkopat katolicki. I z tym listem toczyła się dyskusja pomiędzy episkopatem polskim a episkopatem niemieckim. Jedną z rzeczy dla nas, Polaków, było trudno i upokarzająco, to jest to, że o pewnych kulisach z Poczdamu i Jałty dowiadywaliśmy się od episkopatu niemieckiego. A pewnych dokumentów nie mogliśmy mieć w swoim kraju. Dlatego, że do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że w dialogu to nie jest ważne, jakie mają poglądy jedna i druga strona. To ważne, czy się w tym dialogu dwie strony chcą spotkać. Latem 1992 roku